Bachmut się znów powtórzy, Bachmut się trzyma, chociaż na przykład Amerykański Instytut Badań nad Wojną pisze, że na 8 marca wróg zajął 50% miasta Bachmut. No, sądząc po niektórych mapach, ja powiedziałbym, że to trochę przesadnie powiedziano, ale muszę powiedzieć, że jeśli się rozwołali. No to ja już mam problem z moimi sąsiadami, które mówią, że ja za głośno mówię. Powiedz, Dmytro, przeproś grzecznie, powiedz, że to jest korespondencja radiowa. Ja już to trochę odszedłem w inne miejsce. Teraz rozmawiam już trochę w innym miejscu. Także można powiedzieć, że 50% Bachmutu nie jest zajęte. Także myślę, że Bachmut się trzyma i będzie się trzymał nadal. Inne miejsca na Ukrainie? Inne miejsce na Ukrainie, na linii frontu nie ma zmian, jakichś tam wielkich zmian żadnych na linii frontu też nie widać. Także na Donbasie próbują atakować wszędzie, ale bez skutków. Wróg próbuje atakować. Jeszcze raz, Dmytro, powtórzmy te rakiety, które spadły na Kijów, jakich uszkodzeń dokonały? Też tego jeszcze nie mamy informacji o tym, jakie są uszkodzenia. Na razie wiemy o tym, że no, po prostu spalone niektóre osobowe samochody, o tym wiemy, i że są niestety ofiary śmiertelne w Kijowie, ale ile ich jest i jakie akurat uszkodzenia są w moim mieście, tego powiedzieć na razie nie mogę. Dmytro, to w takim razie życzę, żeby ta dalsza podróż była w miarę spokojna i żebyś bezpiecznie dotarł do domu. Bardzo dziękuję i życzę przede wszystkim też spokojnego dnia w Polsce. I pozdrów swoich sąsiadów, bo to są przedziały kolejowe? No to jest taki wagon ukraiński, czyli tutaj tak, są przedziały na 4 osoby. Czyli w miarę wygodnie. W miarę wygodnie, gdzie można spać. Z takimi łóżkami. Z sąsiadami udało się przez chwilę porozmawiać? Czy są... Ja po prostu odszedłem. Nie, wszyscy, dwie kobiety, które ze mną są, oni po prostu śpią. Dobrze, to nie budźmy ich ze snów, niech mają sny piękne, niech śnią o pokoju i niech ten pokój w końcu nastanie. Dmytro Antoniuk w drodze do Kijowa. Dziękuję ślicznie. Jest godzina 7:22. Jest taki zespół, nazywa się Fleetwood Mac. początku dociekań była krowa. I to prawda, że ta krowa była na początku dociekań, ale teraz dociekamy do tego wszystkiego, co dzieje się w NCBR, że pan minister Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, jest gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. W jakim pan jest nastroju, w jakiej pan jest formie? No, wcześnie rano wszyscy jesteśmy w formie podobnej. Pan ma kawę w kubku z wiewiórką. Kiedyś takim przebojem Radia Wnet było: to mój kubeczek z wiewiórką jest, ale ten kubeczek teraz należy do pana ministra. Ale słyszałem nieoficjalnie, że to jest prywatny kubeczek pana redaktora. To jest kubeczek, który przyniosła kiedyś słuchaczka Radia Wnet, żeby przypomnieć nam sam początek. Ale my nie o kubeczkach będziemy rozmawiać, tylko o tym, co dzieje się w NCBR. Zacznę od takiej sprawy, o której rozmawiałem. Pan minister pewno nie słyszał, z przedsiębiorcą Krzysztofem Polkowskim, który od 9 lat procesuje się z NCBR-em. Można powiedzieć, że jest przez NCBR prześladowany. Tu jest wyrok sądu w imieniu Rzeczpospolitej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprasza pana Krzysztofa Polkowskiego za to, że korzystając z usług podmiotu trzeciego bezpodstawnie pozyskiwało, przechowywało i przetwarzało informacje na temat składników majątku i zobowiązań Krzysztofa Polkowskiego, który jest przedsiębiorcą. Zresztą, jeśli pan minister założy słuchawki, to pan Krzysztof Polkowski wystosował apel do pana ministra i tego apelu możemy w tej chwili posłuchać. Trwa 1 minutę. Posłuchajmy. NCBR dysponuje w zasadzie nieograniczonymi środkami, bo jest to budżet 5 miliardów rocznie. I co może taka mała firma z polskim kapitałem, która zatrudnia tylko około 100 osób wobec takiej potęgi? Co może? Mogę się tylko bronić i trwać. I co jeszcze mogę zrobić? Wykorzystam ten moment. Mogę zaapelować do nowego szefa NCBR, który jest bodajże od 1 miesiąca, pana Jacka Orła. Mogę zaapelować do ministra, pana Grzegorza Pudy, który właśnie przejął kontrolę nad NCBR. Panowie, wyczyście to z tajemnia Ogiasza. Zróbcie coś z tą maszynką do mielenia polskich przedsiębiorców, do unicestwiania polskiej myśli, polskiej innowacji. Nigdy nie będzie dobrze z polskim biznesem, dopóki NCBR będzie brał nad tym biznesem swoją pieczę. To są bardzo mocne słowa przedsiębiorcy, który wygląda na to, że był bardzo pokrzywdzony przez działania NCBR-u. Między innymi NCBR wynajęło firmę prawną do tego, żeby sprawdziła cały projekt, i ta firma była biznesowo związana z konkurentem, francuskim koncernem, który miał monopol na rynku leków. Nie wiem, czy pan minister zna sprawę. Znaczy, sprawy nie znam, tych spraw w naszym resorcie jest bardzo dużo, natomiast mogę powiedzieć o 2 rzeczach. No, z pewnością po tym apelu mogę spotkać się bardzo chętnie i wysłuchać drugą stronę, i myślę, że tutaj poproszę również nowego dyrektora, nowego pełniącego obowiązki dyrektora, pana Jacka Orła, o to, aby również spotkał się ze stroną, bo rzeczywiście, jak wiemy, w tym instytucji oprócz wielu bardzo porządnych pracowników, to trzeba podkreślić, bo przecież tam ponad 1200 osób jest zatrudnionych, zdarzały się nieprawidłowości, które w tej chwili próbujemy wyczyścić. Pan przedsiębiorca, pan beneficjent, jak rozumiem, niedoszły, apeluje do nas o to, żeby wyczyścić stajnię Augiasza. No i oczywiście to robimy. Nie tak dawno zaczęliśmy kontrolę, która ma wyjaśnić medialne informacje, nie tylko medialne, dotyczące pewnych rzekomych nieprawidłowości. O tych wynikach kontroli z pewnością poinformujemy. Ciężko się jest dzisiaj wypowiadać, ponieważ ta kontrola trwa i ciężko się wypowiadać na te tematy, tym bardziej, że trwa nie tylko nasza kontrola. Przecież państwo doskonale o tym wiecie, że trwa kontrola prokuratury. Jest w tej chwili prowadzone postępowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od poniedziałku także jest kontrola NIK-u. To wszystko po to, aby właśnie tego typu sygnały pojawiały się jak najrzadziej. Najlepiej by było, tego, żeby tych sygnałów w ogóle nie było. Wiemy doskonale, że to instytucja bardzo istotna, bardzo poważna, która ma przede wszystkim wspierać polskich przedsiębiorców, innowatorów, tych wszystkich, którzy prowadzą badania. I naszym zdaniem, jak wyjaśnimy, czy rzeczywiście doszło, nie mówię o tej sytuacji, o której pan redaktor wspomina, ale ogólnie o sytuacji, która jest w NCBR-ze, jeżeli doszło do nieprawidłowości, doszło do sytuacji, które budzą kontrowersje, z pewnością będziemy mogli podejmować decyzje w tej sprawie. To jeszcze raz odwołam się do tej rozmowy, bo została wymieniona w niej osoba, były zastępca dyrektora NCBR, pan Leszek Grabarczyk, który został skazany za przestępstwo pomówienia, którego treścią było stwierdzenia zawarte w jego wiadomościach e-mail. To nieważne są te wiadomości, ale opis tego, co w środku jest w NCBR-ze, że to jest tak, że z jednej strony pomaga polskim przedsiębiorcom i innowacyjnym firmom, ale z drugiej strony jest coś w środku, co przeciwnie działa, tak? Jeżeli bierzemy firmę prawną, która pomaga konkurencji, to znaczy, że ktoś działa nie w interesie polskiego kapitału, tylko w interesie kapitału niepolskiego. Chce polską firmę zatrzymać w rozwoju, zresztą skutecznie dosyć zatrzymała w rozwoju firmę, chociaż ta firma produkuje ten lek, tylko nie w Polsce. Rzeczywiście no, apel pana, który słusznie na antenie został wyemitowany, myślę, że spowoduje, że spotkamy się, porozmawiamy z nim na ten temat. Rzeczywiście jest również tak, że my ten resort, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nadzoruje w sumie od niedawna i wiele różnego typu zarzutów, różnego typu informacji, różnego typu czasem prawdziwych, czasem mniej prawdziwych, pojawia się dotyczący tej instytucji. I muszę powiedzieć z całą stanowczością, że nie ma zgody na to, aby nieprawidłowości i tego typu sytuacji miało miejsce, dlatego jest nowy dyrektor powołany. Mam nadzieję, że również cała kadra zarządzająca, która tam w tej chwili funkcjonuje, będzie dbała o to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Dla nas to jest oczywiście informacja bardzo zła. Nie może być tak, że polska myśl techniczna, polska myśl technologiczna jest albo blokowana, albo wyprowadzana poza granice naszego kraju. Co ważne jeszcze, przecież doskonale wiemy, że ta instytucja ma właśnie wspierać polskich przedsiębiorców, wspierać myśl, wspierać konstruktorów, wspierać tych wszystkich, którzy chcą w Polsce się rozwijać. No i tym bardziej ten apel, ta sytuacja jest dla mnie niepokojąca, ale jako minister naprawdę zrobię wszystko, aby udało się dojść do rozwiązań, które wyeliminują tego typu i osoby, i działania. Tak, chciałem się po datach zorientować, co działo się w NCBR-ze. 8 lutego były dyrektor, pan Paweł Koch, tak się nazywał, Kuch. Pan Paweł Kuch zawiadomił prokuraturę, ale niespecjalnie wiem w jakiej sprawie. Potem 13 lutego pan Paweł Kuch został odwołany, ale nie dlatego, że zawiadomił, tylko z jakiegoś innego powodu. Powołany został pan Jacek Orzeł, który jest PO dyrektora NCBR. Ta sekwencja zdarzeń, kiedy weszło CBA, potem weszli dwaj posłowie, Szczerba i Joński, którzy opowiedzieli o tym, zresztą mieli jakieś dokumenty wewnętrzne NCBR, których nie wiem, czy powinni się nimi posługiwać, czy nie. To też jest z pewnością jeden z wątków badania i naszej kontroli wewnętrznej, którą zleciłem zaraz po tym, jak dowiedziałem się o nieprawidłowościach, ale myślę, że również prokuratury i będzie to jednym z tematów kontroli innych instytucji, które weszły. Natomiast no, z perspektywy organu nadzorującego tą instytucję naprawdę zrobimy wszystko, aby do tego typu już więcej sytuacji nie dochodziło. Natomiast jeżeli chodzi o pana dyrektora Kucha, on po prostu zakończył swoją misję, która zakończyła się z dniem powierzenia, bo przecież nie został bezpośrednio pozbawiony, tylko odszedł z naszego instytutu w momencie, kiedy skończyła mu się umowa. To jeszcze powiedzmy, jak na tej mapie inwestycyjnej NCBR, w którym miejscu jest, po pierwsze, jakimi pieniędzmi dysponuje, a po drugie, NCBR to jest takie miejsce, gdzie ci, którzy mają innowacyjne pomysły, zgłaszają te pomysły, zgłaszają swoje patenty, dają taką pełną informację na temat firmy, jak gdzieś w takiej instytucji znajduje się albo zły człowiek, albo grupa złych ludzi, to mogą zrobić wiele krzywdy, ale też zarobić duże pieniądze. To prawda. Oczywiście to jest instytucja, która jest obarczona dosyć dużym ryzykiem. Tak jak każda instytucja, która prowadzi badania, część badań jest lepszych, część badań jest gorszych. Nie nam to oceniać, ponieważ wiemy doskonale, że chcemy jako kraj rozwijać się w sposób dynamiczny, szybki i między innymi tego typu instytucje muszą być, ale tak jak powtarzałem i będę powtarzał, tego typu sytuacje nie mogą mieć miejsca i absolutnie ktoś użył takiego stwierdzenia, będą wypalane gorącym żelazem. No nie wiem, czy gorącym żelazem, ale będą na pewno ścigane z urzędu i mam nadzieję, że więcej nie będziemy słyszeć o tego typu donosach i informacjach, bo przecież wiele z tych informacji jest również w obiegu opinii publicznej. I wracając do tej roli NCBR, no oczywiście wiemy, że te pomysły są lepsze, gorsze. Trafiały się również zupełnie pomysły, które nie zależą ani od ministra funduszy, ani tym bardziej od dyrektora NCBR-u. Myślę, że o takich pomysłach również słyszeliśmy, również słyszał pan redaktor. Również o nich było mówione na antenie Radia Wnet. I za chwilę do tych pomysłów przejdziemy. Jeszcze tylko o panach posłach Szczerbie i Jońskim, którzy posiadali dokumenty i też jakby dziennikarskie pytanie i może... A rzeczywiście, jeszcze do tego się warto odnieść, rzeczywiście. No, nie wiem, skąd ci panowie mieli takie dokumenty i skąd one wypłynęły, w jaki sposób zostali posiadaczami tych informacji. Część z tych informacji nie powinno zupełnie pojawić się w obiegu poza instytucją, ponieważ to są informacje bardzo często, bardzo delikatne, mogą również wpływać na działalności poszczególnych przedsiębiorstw i dlatego myślę, że to też jest temat, który będzie wyjaśniany przez odpowiednie służby, w jakim trybem posłowie, nawet posłowie opozycji otrzymali te dokumenty, ponieważ dla mnie jest to też niedopuszczalne, aby dokumenty, które muszą przedstawić ci, którzy starają się o te pieniądze, o finansowanie, o współfinansowanie tych projektów, aby te pieniądze trafiały w ręce niepowołane. A do tego może uda nam się ustalić, ile prawdy było w tym, co mówili pan poseł Szczerba i pan poseł Joński. A teraz do cytatu, którego nie mamy, ale gdzieś mogę to zacytować. Wojciech Cejrowski w studio Dziki Zachód powiedział o tych robakach, które mamy hodować w klatkach i potem je zjadać. No tutaj właśnie chciałem bezpośrednio, ponieważ bardzo pana Wojtka Cejrowskiego cenię, lubię, szanuję, jestem jego fanem od wielu, wielu lat, to jednak warto jest, aby nie powtarzać pewnej narracji, która przede wszystkim jest przez środowiska lewicowe, ja bym powiedział lewackie, stosowane odnośnie tego, że jakiekolwiek środki z tej instytucji, o której mówimy, czyli z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, to były środki, miały służyć na hodowlę, jak pan powiedział, robaków. No nie, no tu jest sytuacja zupełnie inna. Otóż po pierwsze, to nie były środki rządowe. Ani rząd, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani ja jako minister z pewnością tego typu projektów wspierać nie będziemy, nie wspieramy. I to całkowicie wygląda inaczej. Otóż ten projekt został uruchomiony dawno, dawno temu, w 2021 roku, jeszcze kiedy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie było u nas w resorcie, a dyrektor, jak słusznie pan redaktor zauważył, był zupełnie innym dyrektorem. To był jeszcze dyrektor przed panem dyrektorem Kuchem, czyli 3 kadencje do tyłu, jeżeli mówimy o kadencyjności dyrektorów. I ten projekt aktualnie, który jeszcze funkcjonuje, to projekt, który miał za zadanie przede wszystkim wspieranie hodowli warzyw. Nie mieliśmy jako nasz resort żadnego wpływu na tą ocenę, nie mieliśmy żadnego wpływu na decyzję, nie mieliśmy żadnego wpływu na to, gdzie te środki zostaną przekazane, ponieważ te wnioski o dofinansowanie są oceniane przez niezależnych ekspertów. Ci niezależni eksperci, ponieważ akurat w tym wypadku to środki norweskie, zostali wybrani spoza naszego kraju. Zresztą wszyscy fundatorzy robią tak w ramach środków norweskich, aby te wnioski, te projekty, które są oceniane, były oceniane przez zagranicznych ekspertów. Więc nawet tutaj nie tylko, że ani pan premier Mateusz Morawiecki, ani minister Grzegorz Puda, ani nikt z rządu nie miał z tym nic wspólnego, to jeszcze oceniali to eksperci niezależni z innych krajów, między innymi z Australii i Danii, Grecji, z Niemiec, przepraszam, z Austrii, bo to europejskie, z Austrii, Niemiec, Danii, Grecji. I w ramach tego tego projektu przede wszystkim chodziło o to, aby wspierać to, o czym niejednokrotnie mówiliśmy, czyli wspierać z jednej strony uprawę, hodowlę warzyw w różnych hydrogenicznych, w różnych ośrodkach, między innymi w miastach, a z drugiej strony, aby przeprowadzić badania. I co ważne, nie kwota, która padała, 6,5 miliona, bo wielokrotnie ta kwota padała, ale tylko 1% z tego, co udało się nam ustalić, tej całej kwoty miał być przeznaczony jako pewien dodatek do tych badań odnośnie rozwoju upraw hydrogenicznych w naszym kraju. Właśnie na ten temat, o którym pan redaktor powiedział. Z naszej perspektywy, rządu, ważne jest to również, że oprócz tego, że nie mieliśmy z tym nic wspólnego, to jednak to jest badanie. To znaczy tym zajmują się w Polsce ludzie nauki, ludzie, którzy prowadzą te badania. Tym organem prowadzącym są uczelnie, nie tylko polskie. Takim liderem jest Proakademia Centrum Badań i Innowacji. A także partnerami są ze strony polskiej oczywiście Politechnika Krakowska i Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej, a więc środowiska naukowe. I źle byłoby, gdyby ministerstwo, jeżeli chodzi o badania naukowe, pouczał czy wpływał na oceny ekspertów. To jak gdyby miałoby też pewne podstawy do tego, że po prostu polska nauka by się nie rozwijała, ale jeszcze raz powtarzę, ani rząd, ani premier, ani minister funduszy, ani partia Prawo i Sprawiedliwość, nikt z pewnością tego typu działań nie wspierał, nie wspiera i nie miał na to żadnego wpływu. To jest wyjaśnienie, które jest satysfakcjonujące, ale z drugiej strony pan minister pewno obserwuje i dostaje informacje, co rozmaite portale piszą na temat tego i piszą tak, 6,5 miliona na robaki, po głowie świń spada, Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która chce, żebyśmy robaki jedli zamiast schabowego. Nie, no ja ze wszystkich potraw, jakie mogę wymienić, to z największą radością wymienię na pewno steka schabowego i wątróbkę, bo to są moje ulubione. No z pewnością nie ma mowy o tym, aby Grzegorz Puda ani nikt z jego najbliższych znajomych wcinał robaki, tak jak to można było wyczuć między innymi w relacji pana Wojciecha Cejrowskiego, którego naprawdę lubię i szanuję. I wielokrotnie się z nim zgadzałem w jego różnych tezach, które potem okazały się prawdziwe. To jeszcze raz powiedzmy. Są pieniądze norweskie, które trafiają, czy ja dobrze zrozumiałem, które trafiają do NCBR-u. Tak jest. Ponieważ są norweskie, czyli jest jakiś koszyk, jakieś konto z norweskimi pieniędzmi i wtedy eksperci międzynarodowi oceniają projekty, które są finansowane przez te pieniądze norweskie, tak? Tak, w skrócie, dużym skrócie tak to wygląda. Fundatorzy, które są Norwedzy i Liechtenstein, przekazują Polsce środki finansowe na różne projekty, nie tylko na badania, na różne projekty, między innymi na badania. I z tych środków finansowych możemy finansować badania, gdzie ekspertami są osoby niezależne, zewnętrzne, z innych krajów, a badania prowadzone są w Polsce. No w tym wypadku miały dotyczyć upraw warzyw hydrogenicznych. No niestety między innymi 1% z tej kwoty miał być przeznaczony na te tak zwane robaki. Tak szczerze to my nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy został, bo to będzie w momencie rozliczenia ten projekt, tak jak powiedziałem, jeszcze trwa. Natomiast no, nikt z nas nie zgodziłby się na tego typu działania, aby wbijać wszystkim Polakom w głowę, że zamiast jedzenia mięsa mielibyśmy jeść robaki. No, to jest jak gdyby teza absurdalna, taka lewacka fantasmagoria. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, jest gościem poranka wnet. Panie ministrze, fundusze to też jest temat KPO i fundusze, które mają trafić do Polski, te fundusze strukturalne. Jaka jest sytuacja? Jak z ostatniej chwili informacje są jakie? Z ostatniej chwili, czyli możemy powiedzieć wczoraj, sytuacje są takie, że wszystko dotyczące polityki spójności, czyli tych dużych funduszy, o których mówiliśmy, idzie normalnie. W zeszłym roku otrzymaliśmy zaliczki. Ta kwota, przypomnę, ponad 5 miliardów złotych, czyli możemy powiedzieć, że te pieniądze z nowej perspektywy finansowej, czyli te pieniądze, które zawsze do Polski trafiały od momentu wejścia do Unii Europejskiej, są Polsce przekazywane. Teraz trwają i komitety monitorujące, i działania, które mają uruchomić te środki finansowe. Proszę pamiętać również o tym, że my jako resort nadzorujemy nie tylko tą część związaną bezpośrednio z programami naszymi, krajowymi, ale również z dużą częścią programów regionalnych. I tu mogę powiedzieć, że i ze strony naszej centralnej, czyli 8 głównych programów i tych 16 programów regionalnych, ta sytuacja wygląda podobnie. Jesteśmy jak gdyby w momencie, kiedy uruchamiamy nową perspektywę. Nie ma sytuacji, nie ma sygnałów ze strony Komisji Europejskiej, że coś miałoby być nie tak na dzień dzisiejszy. Czyli tutaj nie ma ani pomarańczowego, ani czerwonego światła, tak jak w przypadku KPO. No w przypadku KPO sytuacja jest jednak odmienna. Proszę pamiętać, bo tu przypominam, że to miały być środki, które z założenia komisji miały być środkami, które pomogą wyjść z COVID-u, wyjść z kryzysu. Miały być dla nas jako również ministerstwa. Jest to pożyczka. Nie, nieprawda. Jest to część i dotacyjna, i pożyczkowa, ale wracając, to miały być pieniądze przede wszystkim, które pomogą krajom wyjść z kryzysu, ponieważ będą łatwe. Czyli to będą pieniądze, z których my będziemy mogli skorzystać i łatwo je rozliczyć. No i jak doskonale wiemy, tych środków do dzisiaj nie ma. Oczywiście decyzją pana prezydenta oczekujemy na wyrok Trybunału. Ja mam nadzieję, że ten Trybunał zbierze się szybciej niż później. Natomiast no, tutaj ze strony pana prezydenta były pewne obiekty. Ja szanuję bardzo urząd prezydenta naszego kraju. Uważam, że jeżeli były jakiekolwiek obiekcje ze strony pana prezydenta, to jego przywilejem jest właśnie to, aby doszczegółowić, dopytać się, mieć tą wiedzę fachowców dotyczących tego, czy tego typu działanie jest, czy nie jest zgodne z konstytucją. Chociaż my posiadamy w swoim zanadrzu kilka opinii prawnych, z których wynika, że ta ustawa, która została przegłosowana w Sejmie, później przeszła przez Senat i wróciła do Sejmu, ale która wyszła z Sejmu, jest zgodna z konstytucją. Natomiast prerogatywy prezydenta są takie, że może to zrobić, ja to bardzo szanuję i mam nadzieję, że Trybunał zrobi to, bo przecież wszystkim nam zależy, aby z tych środków jak najszybciej można było korzystać. Natomiast my już w tej chwili uruchomiliśmy wraz z PFR-em prefinansowanie instytucjonalnej. Wiele resortów już w tej chwili ogłasza konkursy z tych środków finansowych, które pochodzą z PFR-u. I jak tylko środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach KPO wpłyną do Polski, będziemy to refinansować. Proszę pamiętać o tym, że musimy być gotowi na różne sytuacje, na różne kryzysy, na różne rozwiązania również. W związku z tym, biorąc pod uwagę nasze relacje, ale także różne problemy, które się często pojawiają, przygotowywaliśmy to rozwiązanie, które dzisiaj jest wprowadzone i które funkcjonuje. Środków finansowych, z tego co wiem, w PFR-ze jest 15 miliardów złotych, a proszę pamiętać, że pierwszy wniosek o płatność to było 4,2 miliardy euro, czyli prawie mniej więcej tyle samo środków finansowych mamy przygotowane na dzisiaj w PFR-ze, z których moglibyśmy skorzystać z tego pierwszego wniosku o płatność. To będzie jeden z tematów kampanii wyborczej. Tych tematów jest coraz więcej. Pewno pan minister zaobserwował, bo i NCBR, ale to może taki temat, który nie będzie kontynuowany aż do wyborów. Myśli pan, że to będzie ważne? Nie, myślę, że przede wszystkim zrobimy wszystko, ja jako minister, który to nadzoruje, aby te środki z NCBR-u uruchomić jak najszybciej, bo przecież, jeszcze raz powtarzę, jest tam cała rzesza bardzo uczciwych pracowników i jest bardzo wielu przedsiębiorców, którzy na te środki finansowe po prostu czekają. Bo już wczoraj była gorąca atmosfera w Sejmie, dyskusja, nie wiem, czy pan minister obserwował, może nie, bo to nie jest chyba obowiązek, żeby obserwować każdą dyskusję, ale i dyskusja na temat mediów publicznych, a gdzieś w tle może ważniejsza i poważniejsza dyskusja zapoczątkowana pewnym filmem w TVN-ie. Jan Paweł II na ławie oskarżonych. Spodziewał się tego pan minister? Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że opozycja może podważać taki autorytet, jakim jest święty pan Jan Paweł II. I mój apel jest również do opozycji. No, koledzy z ławek naprzeciwko, zastanówcie się naprawdę nad tym, co robicie, bo przecież doskonale wiemy, że to jest postać, która w historii Polski zasłużyła się dla nas wszystkich. Moim zdaniem to jest jedna z również z postaci, która spowodowała, która była przyczynkiem do tego, że żyjemy w wolnym kraju, nie pod okupacją powiedzmy komunistyczną, która spowodowała również ruch społeczny, czyli była jednym z obszarów, który wspierała ruch społeczny, Solidarność, czyli ruch ludzi, którzy chcieli wyzwolić się z tego komunizmu. i gdyby nie papież, gdyby nie święty Jan Paweł II, z pewnością ta sytuacja w Polsce wyglądałaby zupełnie inaczej, a zarzuty tego typu formułowanie najczęściej jest formułowane przez same osoby, które są powiązane z tymi, którzy wcześniej atakowali Jana Pawła II. Przecież nie jest wcale tajemnicą, że spadkobiercy tych osób, bardzo często osób, które walczyły z Kościołem za czasów komuny, są dzisiaj również w parlamencie. To jest smutne, ale myślę, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy na to, na kogo głosowało. No ja tylko podpowiem tyle, że pochodzę z Podbeskidzia, z Bielska Białej. Akurat osoby, o których myślę, nie startowały z tego okręgu, ale ich rodzice z pewnością mają duży wkład w to, co działo się w tamtych czasach. I niech te słowa będą konkluzją naszej dzisiejszej rozmowy. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. A my przeniesiemy się teraz do Paryża. Kronika paryska. I Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Kto teraz będzie rządził w Afryce? Senegalczycy rozmawiali w metrze ponad moją głową. Z oderwanych słów mogłem domyślić się, że mowa o interwencji w Afryce grupy Wagner. Będą rządzili Rosjanie, wtrąciłem się do rozmowy. I bardzo dobrze, zawołał Senegalczyk. Rosjanie są lepsi od Francuzów. Mówi pan tak, bo zna pan Francuzów. Wrócimy do tej rozmowy, jak pozna pan bliżej Rosjan. Nie tylko Afrykańczycy mają o Rosjanach blade pojęcie. Wykształceni Francuzi, kiedy mówią o duszy słowiańskiej, mają na myśli głównie autorów własnych lektur. Żeby zobrazować duszę rosyjską, odwołują się chętnie do Turgieniewa, który całe twórcze życie mieszkał w Paryżu. Na przedmieściu Bougival stoi do dzisiaj jego drewniana dacza. Do Lwa Tołstoja, który swoją epopeję napoleońską Wojna i pokój napisał w 2/3 bezpośrednio po francusku. Ewentualnie do powieści Dostojewskiego, których większość bohaterów stanowią Francuzi. No ostatecznie wczesne powieści Erenburga, mające Paryż za dekorację. Z późniejszych czasów sowieckich nie ma już literatury realistycznej, koniec, Fiume, tylko propaganda. Później jest Sołżenicy, o którym będzie jeszcze okazja pomówić. Jeżeli agresja Ukrainy nie zdoła wyleczyć Francuzów z nieodwzajemnionej miłości do Rosji, to może się to uda silnej grupie pod wezwaniem bardzo muzycznym Wagnera i jej poczynaniom w Afryce. W dawnych czasach przymierza francusko-rosyjskiego, to 1888 rok, bogaci Rosjanie, przybywając z Moskwy i Petersburga, wysiadali ze swoich sleepingów na dworcu północnym Gare du Nord. Na ich cześć architekt Hitorw ustawił na fasadzie dworca posągi kobiet, symbolizujące m.in. Sankt Petersburg, Moskwę, i wśród których jest także Warszawia. Dzisiaj na tyłach dworca Boulevard La Chapelle stał się największym paryskim rynkiem narkotyków i tradycyjnym koczowiskiem imigrantów afrykańskich. W ubiegłym roku policja zlikwidowała 60. z kolei obóz imigrancki z Port La Chapelle. Pośrodku tej zaniedbanej dzielnicy perła, Teatr de la Bouffe du Nord, po latach opuszczenia przywrócony do życia przez słynnego reżysera Petera Brooka. W sali o dobrej akustyce odbywają się czasem koncerty. W ubiegły poniedziałek słuchaliśmy tam wybitnych muzyków, pianistę Itamara Golana i skrzypka Dawida Grimala. Grali dobrze i bardzo dobrze, rzeczy piękne i mniej piękne. Między innymi sonatę Prokofiewa nr 1 na skrzypce i orkiestrę. Nie lubię tej sonaty. Dwukrotny laureat Nagrody Stalinowskiej napisał ją na święto zwycięstwa w II wojnie, biorąc prawdopodobnie pod uwagę upodobania muzyczne swoich słuchaczy, marszałków sowieckich i samego Stalina. Była wykonana po raz pierwszy w ich obecności w rocznicę rewolucji październikowej 1946 roku. Na próbach pianista Lew Oborin grał zdaniem Prokofiewa za cicho. Oborin tłumaczył, że boi się przykryć skrzypce. To musi brzmieć tak mocno, żeby ludzie pospadali z krzeseł, odpowiedział Prokofiew. z Itamara Golana Prokofiew byłby zadowolony. Wydawało się, że po koncercie fortepian pójdzie do reparacji, a pianista do ortopedy. Huk armat niekoniecznie musi być powtarzany w muzyce, żeby całość robiła groźne wrażenie. Ciche mazurki Chopina Henryk Heine nazywał armatami ukrytymi w kwiatach. Będzie je grał 15 marca w Filharmonii Paryskiej Rafał Blechacz w ramach serii koncertów fortepianowych organizowanych przez założone przez pana Furno Stowarzyszenie Fortepian Czterogwiazdkowy Piano Quatre Étoiles. Komentując moją kronikę w ubiegłym tygodniu, wspomniał pan, panie prezesie, że Rafał Blechacz jest moim ulubionym pianistą. To prawda. Znajomi Francuzi zarzucają mi z tego powodu szowinizm. Mówisz Blechacz, ponieważ jest Polakiem. Są przecież inni. To także prawda, ale nie cała prawda. Bardziej niż o jego narodowość chodzi o niepowtarzalny sposób gry, a zwłaszcza sposób, w jaki gra Chopina. Artur Rubinstein, idol Rafała, u szczytu kariery pytany był przez dziennikarza: mistrzu, ale dlaczego gra pan Chopina cicho? Bo już potrafię, odparł pianista. Dlaczego nie potrafił wcześniej? Jakie trudności musiał pokonać, żeby osiągnąć doskonałość? To pytanie odnosi się również do Blechacza. Sam Chopin mówił o swojej muzyce: moje ciche granie, musique silencieuse po francusku. Był ulubieńcem salonów, gdzie grał dla 20-30 osób i zmorą impresariów, królów show biznesu, którzy żyją z koncertów w wielkich salach. Nie interesował Chopin, bo co można zarobić na pianiście nawet genialnym, ale cichym, którego słyszy się tylko w pierwszych rzędach. 2-3 lata po śmierci Chopina dokonała się rewolucja techniczna w pianistyce. Steinway wynalazł fortepian nowoczesny o bardzo donośnym dźwięku, zdolny pokryć bardzo duże przestrzenie. Paderewski pod kontraktem ze Steinwayem grał Chopina na Yankee Stadium w Nowym Jorku przed publicznością 35 000 osób. Dzisiaj pianiści koncertują wyłącznie na fortepianach bardzo głośnych. Innych nie ma. Obok Steinwaya jest Beckstein, Yamaha, najgłośniejszy ze wszystkich Faccioli. W swoim czasie dla Rubinsteina, świadomego swojej sztuki, podobnie jak dzisiaj dla Blechacza, podstawowa trudność artystyczna sprowadzała się do zagadnienia, jak na bardzo głośnym fortepianie grać Chopina tak, żeby nie zdradzić jego grania cichego. Rubinstein zaczynał wielką karierę od kompozytorów iberyjskich, utworów bardzo głośnych, pisanych na fortepian nowoczesny, i trzeba było czasu, żeby osiągnął doskonałość. Blechacz osiągnął ją wcześniej. Patrzymy na niego jak na szampiona. To prawda, wygrać konkurs chopinowski w Warszawie, najtrudniejszy i najbardziej ceniony konkurs pianistyczny na świecie, to dla pianisty tak jak dla atlety wygrać olimpiadę. Międzynarodowe jury przewodniczone przez Martę Argericz nie przyznało drugiej nagrody, żeby podkreślić jego dystans od innych uczestników. Wyjątkowe wyróżnienie. Ale moim zdaniem jego najcenniejszy sukces jest inny. W swoim czasie paryskie Radio Classic zorganizowało konkurs na najlepsze wykonanie utworu Debussy'ego Étampe. Jurorzy oceniali na ślepo, nie wiedząc, kto gra. Zwycięstwo przyznali Blechaczowi, przekonani, że chodzi o Francuza. Prawdopodobnie, gdyby znali wykonawcę, również ich werdykt byłby identyczny. Ale nie jest to całkiem pewne. Powiedział redaktor Piotr Witt. To była kronika paryska. My na zegarach mamy za chwilę godzinę 8. Czas na wiadomości. W studiu już jest Jakub Duszak. Za nami rozmowa w poranku wnet z ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, a za chwilę porozmawiamy o klimacie i pogodzie, ale najpierw będzie pogoda. Pogoda w serwisie informacyjnym Radia Wnet. Poranek w Radiu Wnet. Dzień Dzień dobry, minęła 8:00, w tym wydaniu wiadomości. Nocny ostrzał rakietowy na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka, nieprawidłowości w NCBiR, komentarz Grzegorza Pudy oraz kolejny kraj ostrzega przed TikTokiem. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. W nocy doszło do ostrzału rakietowego terytorium Ukrainy. O szczegółach mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Wiemy, że w Kijowie też są ofiary. Nie wiemy ile, że w Kijów była wystrzelona rakieta balistyczna, która leciała z kurskiego obwodu Rosji. Uderzyła być może w jeden z obiektów infrastruktury energetycznej. Taki obiekt został uszkodzony też w obwodzie odeskim. Wybuchy słychać było w Odessie, Chersoniu i w Mikołajowie. 15 wybuchów odnotowano w Charkowie. Mówił Dmytro Antoniuk. W wyniku ataku rakietowego zaporska elektrownia jądrowa została całkowicie pozbawiona energii. Ponadto, jak poinformował Energoatom, wszystkie krajowe elektrownie jądrowe znajdujące się na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę rozładowały swoje moce w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym. Alarm trwał 7 godzin i był jednym z najdłuższych od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Trwają kontrowersje w sprawie korupcji i nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zapowiadał na antenie Radia Wnet działania w tej sprawie, ale odnosił się również do opozycyjnego śledztwa poselskiego w sprawie NCBiR. Nie wiem, skąd ci panowie mieli takie dokumenty i skąd one wypłynęły, w jaki sposób zostali posiadaczami tych informacji. Część z tych informacji nie powinno zupełnie pojawić się w obiegu poza instytucją, ponieważ to są informacje bardzo często, bardzo delikatne, mogą również wpływać na działalności poszczególnych przedsiębiorstw i dlatego myślę, że to też jest temat, który będzie wyjaśniany przez odpowiednie służby, w jakim trybem posłowie, nawet posłowie opozycji otrzymali te dokumenty. Mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Cały wywiad czeka do odsłuchania na platformie wnet.fm. Z powodu trwających od wtorku we Francji strajków przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej w środę w ciągu dnia na 6% stacjach benzynowych w kraju brakowało przynajmniej jednego rodzaju paliwa, poinformował francuski dziennik Le Figaro. W ramach protestów przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat od wtorku pracownicy rafinerii blokują transporty paliw ze wszystkich rafinerii we Francji. Jeśli blokady rafinerii się przedłużą, to co zapowiadają związki zawodowe, zaopatrzenie stacji benzynowych może ulec pogorszeniu. Graczy w sektorze niepokoi inna spirala, efekt paniki, który może zdestabilizować łańcuchy logistyczne, komentuje Le Figaro. Koalicja związków zawodowych, która kieruje strajkiem i protestami przeciwko projektowi reformy emerytalnej, już wcześniej zapowiadała prowadzenie strajków odnawialnych. Kolejne dni mobilizacji przeciwko reformie są zapowiadane na sobotę i na przyszły tydzień. Czeski Urząd do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydał ostrzeżenie przed korzystaniem z chińskiej aplikacji TikTok. Komunikat dotyczy przede wszystkim urządzeń z dostępem do ważnych systemów informatycznych, np. w ramach infrastruktury krytycznej. Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego zaleca zakazać korzystania z TikToka zarówno na służbowych, jak i prywatnych urządzeniach, które mają dostęp do tego rodzaju sieci. Według ekspertów instytucji rezygnację z TikToka powinien rozważyć każdy jego użytkownik w Czechach, a w szczególności osoby zajmujące wysokie stanowiska publiczne. Służby podkreśliły, że ilość danych gromadzonych przez aplikacje i sposób ich przetwarzania nie pozostawiają innej możliwości niż uznanie TikToka za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kilka lat temu ten sam czeski urząd wydał ostrzeżenie dotyczące chińskiego producenta elektroniki Huawei. Produkty tej firmy nie mogą być stosowane w ważnych systemach państwowych. Polska przeciwna zakazowi sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku, podkreśliła w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że w sprawie przepisów, które czekają na ostateczne zatwierdzenie, pojawia się coraz więcej głosów sceptycznych. Państwa się budzą i zaczynają sobie kalkulować, że ten 2035 rok wcale nie jest tak daleko i że nie jest to możliwe, powiedziała Anna Moskwa. Powodem przedłużających się prac jest sprzeciw Niemiec na ostatniej prostej i brak ich zgody na ostateczne przyjęcie przepisów zaakceptowanych przez Parlament Europejski. Minister klimatu i środowiska powiedziała, że Polska nie tworzy jednak koalicji z Niemcami, bo postulaty Warszawy nie pokrywają się z postulatami Berlina. Niemcy chcą bowiem utrzymania roku 2035, a zależy im tylko na tym, by zapewnić, że auta będą zasilane paliwami syntetycznymi. Obiekcje w tej sprawie zgłaszał niedawno również rząd włoski, a minister Anna Moskwa już za chwilę o godzinie 8:10 będzie gościem Radia Wnet. Prognoza pogody. Dziś na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na północy, 1-2 w centrum i na wschodzie, po 9-10 stopni Celsjusza na południu. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Autopromocja. Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy beszbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek po godzinie 17. Justyna Rudnicka. Obserwatorfinansowy.pl i Radio Wnet zapraszają na rozmowy o znaczeniu własnej waluty, globalizacji, przyczynach rekordowych wzrostów cen, uchodźcach z Ukrainy i rynku pracy przyszłości. Słuchaj podcastu obserwatorfinansowy.pl na Spotify, kanale YouTube Radia Wnet i innych popularnych serwisach podcastingowych. To była autopromocja. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości sportowych są inicjatorzy programu Polski Mistrz, Polski Fundusz Rozwoju i Polskie Koleje Linowe oraz Orlen jako sponsor projektu. Kamil Kowalik, dzień dobry. Wczoraj wieczorem dwa rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium wygrywa z PSG 2-0, w sumie 3-0 dla Bawarczyków w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wczoraj 61 minuta to pierwsza bramka dla Bayernu. Wysoki pressing, Thomas Müller podaje do Leona Goreckiego, ten do Choupo Motinga. On już na czystej pozycji nie miał problemu z tym, aby pokonać bramkarza PSG. Potem jeszcze 89 minuta i wynik ustala Serge Gnabry. A więc po szybkim kontrataku Bayern Monachium przypieczętował swoje zwycięstwo nad PSG i melduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tottenham w drugim pojedynku remisuje bezbramkowo z Milanem. To już mecz dużo bardziej nudny, ale jest jeden akcent taki, który zwraca uwagę obserwatorów, mianowicie czerwona kartka dla Cristiano Romero. 77 minuta, druga żółta kartka dla tego piłkarza po tym, jak sfaulował Theo Hernandeza. No ale dobrze, jakie rozstrzygnięcie tego pojedynku Tottenham-Milan. Milan awansuje, bowiem to piłkarze z Mediolanu w pierwszym meczu pokonali Tottenham 1-0. Za tydzień kończymy fazę 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale samo losowanie ćwierćfinałów 17 marca o godzinie 12. Dzisiaj 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań kontra Djurgardens, a więc wicemistrz Szwecji, ulica Bułgarska, Poznań, godzina 21. Co ciekawe, sędzią tego pojedynku będzie pani Stefani Frappart z dużym doświadczeniem, między innymi Mistrzostwa Świata, z udziałem tejże sędzi z Francji. Co jeszcze? Piłka ręczna. Wczoraj eliminacje Mistrzostw Europy 2024. Mecz Polska-Francja przegrany i to niestety z kretesem 28-38. Przegrywają nasi szczypiorniści, ale na ten moment sytuacja w grupie jest dobra. Pierwsze dwa mecze wygrane przez nas. Jesteśmy na drugim miejscu, które na ten moment dawało nam bezpośredni awans do Mistrzostw Europy, które już za rok w Niemczech. Dobra informacja z kolei z Gdańska, gdzie wczoraj ten mecz miał miejsce z Francją, jest taka, że Związek Piłki Ręcznej w Polsce z honorami podziękował po kilku latach już za grę w reprezentacji Karolowi Bieleckiemu, Marcinowi Lijewskiemu, Patrykowi Kuchcińskiemu, Marcinowi Jurkiewiczowi i jeszcze także Tomaszowi Tłuszczyńskiemu. Dla TVP Sport Mariusz Jurkiewicz mówił tak: to dla nas wielkie wydarzenie i też duża radość, że Ergo Arena ponownie pęka w szwach, a Gdańsk chce oglądać piłkę ręczną na wysokim poziomie. Cieszymy się, że w takich okolicznościach zostaliśmy pożegnani. Około 10 000 kibiców oglądało porażkę naszych szczypiornistów z Francją. To jeszcze ostatnia informacja. Piłka ręczna także i Porto, które przegrywa wczoraj z Wisłą Płock 27-28 i Wisła Płock awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, w której także będzie grała nasza drużyna z Kielc. No, my cieszymy się, że jest nowa audycja o sportach motorowych w Radiu Wnet. Jak się udała premiera? Ja również się cieszę, że Państwo się cieszą i mam nadzieję, że słuchacze się cieszą. No to od razu powołam się na statystyki. Otóż wczoraj, kiedy opublikowaliśmy pierwszy podcast z pierwszego wydania tej audycji, jest dobrze. Tylko rozmowa z posłem Arturem Dziamborem ma wyższe wyniki, także, ale jest szansa, że i posła przebijemy, bo rozmowa z posłem była opublikowana jeszcze wcześniej, także myślę, że jest dobrze. Jeśli chodzi o komentarze w mediach społecznościowych, najpierw pojawiały się głosy, że inicjatywa jest ciekawa, że owszem, że chętnie posłuchają, no i też pozytywne komentarze już po samej audycji. Ale o czym jest ta audycja? O czym jest ta audycja? O sportach motorowych, panie Krzysztofie, od Formuły 1 po same podstawy, a więc karting. To myślę, że najbardziej wyróżnia tę audycję, bo nie mówimy tylko o tym, co głośno, o tym, co mówią wszyscy, czyli o Formule 1, o tym, co najszybsze, ale także o tych młodych polskich talentach, które rozwijają się już w kartingu, które mamy nadzieję oglądać w przyszłych latach, także w tych wyższych seriach. A dlaczego chcesz taką audycję prowadzić? Dlaczego ją prowadzisz? Ja od najwcześniejszej młodości sporty motorowe oglądam. Oczywiście nie będzie tutaj tajemnicą, jeżeli powiem, że to za sprawą Roberta Kubicy. To mnie pasjonuje i to jest też odpowiedź na to zainteresowanie, które pojawia się wokół sportów motorowych w Polsce. Audycja jest kiedy? Wtorek, 22, każdy wtorek. A teraz jest czwartek, godzina 8:11. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości sportowych są inicjatorzy programu Polski Mistrz, Polski Fundusz Rozwoju i Polskie Koleje Linowe oraz Orlen jako sponsor projektu. A my teraz posłuchamy. Jest godzina 8:11. Już pani minister Anna Moskwa jest przy Krakowskim Przedmieściu 79. Za chwilę do studia wejdzie z Łukaszem Jankowskim. Posłuchamy tej rozmowy, ale zanim to się stanie, posłuchamy. dni, że ma być powrót dużego ciepła. Nie wiem, czy to dobra, czy zła wiadomość. Właśnie dobrze, czy źle, że będzie ciepło? Nas ten śnieg i deszcz cieszy, bo to jest zawsze dodatkowa woda do retencji. To jest też dodatkowa woda w Odrze. Więc to są dobre wiadomości, jeżeli myślimy o wiośnie, jeżeli myślimy o lecie i o potencjalnej suszy. Więc każda kropla wody jest dla nas ważna. Dziwne rzeczy budzą radość w Ministerstwie Klimatu, zupełnie inne niż wszystkich pozostałych mieszkańców Rzeczpospolitej. Ale dobrze, od pogody do klimatu przejdźmy. Pani minister, czy Europejski Zielony Ład, bo pani minister wróciła wczoraj z Brukseli, uratuje zmiany klimatyczne, uratuje planetę? Tak czy nie? Patrząc, że te emisje główne, które są, one nie są z Europy i że jedynie Europie się udaje obniżać te emisje, to wydaje mi się, że jest to porywanie się z motyką na słońce. Oczywiście szanujemy dobre praktyki, indywidualne wybory, zachęcanie do proekologicznych i prośrodowiskowych postaw i dobrze, że Unia to robi, dobrze, że robią to państwa. Natomiast przyjmowanie sobie sztucznych celów kosztem gospodarki, kosztem społeczeństwa, kosztem wpływania na indywidualne wybory, to jest już z pogranicza łamania praw człowieka. Czy my wiemy, ile zapłacimy za nowy Europejski Zielony Ład jako Polacy? Zależy, w jakim on będzie końcowo kształcie, bo każdy z tych 16 dokumentów na razie jest przygotowywany. No, część z nich przynosi złe wiadomości, między innymi 35 jako data wycofania aut spalinowych, czyli kolejna rzecz, która ingeruje w życie obywateli i wolności. My to oczywiście kalkulujemy, natomiast też kalkulujemy patrząc na środki, które się pojawiają w funduszach, bo jest też negocjowany fundusz społeczny, który ma potencjalnie zrównoważyć. Te negocjacje nie są zaawansowane, więc gdyby w ostateczności jakieś rozwiązania były przyjęte, to racjonalne by było, żeby te rekompensaty i finansowanie tych reform było ze środków europejskich, a tak na dzisiaj w tych funduszach nie jest. To skoro już pani minister wspomniała tą datę graniczną dla silników nowych samochodów z silnikami spalinowymi 35, Polska da się przekupić, jak Bruksela powie, macie tutaj 40 miliardów euro i zgódźcie się. Absolutnie nie. Nie ma takiej ceny, za którą jesteśmy gotowi sprzedać? Pewnie są państwa, które są gotowe na takie negocjacje. To jest rozwiązanie nieakceptowalne społecznie. Jak wiele innych, jak te, które ostatnio prezydent Trzaskowski ogłaszał, widzimy, że Polacy, nie tylko Polacy, tego nie akceptują. My oczywiście promujemy elektromobilność, wspieramy stacje ładowania, dofinansowujemy też elektromobilność, dofinansowujemy autobusy wodorowe w miastach. Pozytywnie do tego podchodzimy, natomiast wymuszanie jakichś sztucznych dat 35 roku, gdzie nie ma jeszcze gotowego rynku, nie ma gotowych stacji ładowania, to jest kolejna sztuczna data, która jest przyjęta bez analiz i bez refleksji również finansowej. Ale 2 dni temu w Polskim Radio pani minister powiedziała, że jesteśmy sami w tym temacie. Niestety, jeżeli chodzi o głosowania, jesteśmy sami. W debacie jest dużo sceptycyzmu, szczególnie wśród naszych sąsiadów, tych mniejszych państw. Natomiast jeżeli dochodzi do momentu głosowania, niestety jesteśmy sami. Wielu państwom, jak z nimi rozmawiam, wydaje się, że to jest tak odległa data, ten 35, że na dzisiaj nie ma się o co martwić, że 12 lat, zobaczymy. Nie tak dużo wbrew pozorom. Dokładnie tak. My też tak na to patrzymy, patrząc na ilość użytkowników aut w Polsce, ale też patrząc na to, że się budują w całej Europie nowe drogi. I już te nowe drogi w wielu państwach nie są dostosowane i nie ma tam stacji ładowania, nie ma infrastruktury, nie ma kabli, bo to jest też kwestia sieci, dostępności energii. Europa na dzisiaj mierzy się z kryzysem energetycznym, z brakiem energii. My tego nie mamy. To skoro pani minister dopiero co z Brukseli wróciła, to opowie pani minister nam, jak to jest w tej Brukseli. Jak to jest właściwie to, że państwa mówią, nie chcemy, a potem głosują tak, albo są za, albo się wstrzymują od głosu. Na czym polega szkopuł? Wiele państw wstydzi się przyznać do tego, że nie są wystarczająco zieloni, że nie są wystarczająco postępowi. Jeżeli są mniejsze państwa, to też jest kwestia finansowa, to jest kwestia na przykład KPO, jakichś obietnic finansowych w funduszach, jakichś drobnych negocjacji, no, czy też jakiegoś takiego braku pogłębionej refleksji, że taki 30, 35, 27 to już jest za chwilę. Są też takie państwa, które mają zielony elektorat. Tak jak jest to Austria, Belgia czy Hiszpania, gdzie elektorat oczekuje bycia radykalnym, zielonym, proklimatycznym. Jeżeli nawet ci ministrowie w kularach mówią, że żałują, że zamknęli kopalnie węglowe, no to elektorat oczekuje bycia zielonym. Samochody to jest tylko jeden wycinek, chyba nie najbardziej istotny nowego Zielonego Ładu. Energetyka to jest to główne pole, gdzie Unia Europejska chce być zielona, chce robić transformację. Jak wygląda nasza wizja transformacji po kryzysie energetycznym, pani minister? Jak patrzymy na to, co się działo w Unii Europejskiej w ubiegłym roku i na decyzje wielu państw, to ta nasza wizja transformacji jest taka, jaka w wielu państwach się w tamtym roku pojawiała. To jest wizja bezpieczeństwa energetycznego. Przede wszystkim to jest wizja dostarczania energii wraz z zapotrzebowaniem, bez ograniczania tam, gdzie ona jest potrzebna. Widzimy, że to zapotrzebowanie rośnie. Coraz więcej potrzebuje przemysł i nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. I to są dobre wiadomości, że gospodarka się rozwija, więc jesteśmy przeciwni sztucznym ograniczeniom, ale też przeciwni tej sztucznej narracji, która w Unii się pojawia, że OZE jest w stanie zastąpić wszystko. Ja często podaję przykład dialogu z Komisją Europejską, którą pytaliśmy, co mamy zrobić w siekierkach. Tam jest około 6 giga, żeby przeprowadzić transformację. No, gdzie jest lokalizacja, jaka jest, zaopatrują siekierki całą Warszawę i okolice. Wiatraków ani fotowoltaiki tam nie postawimy w takiej ilości. Gdybyśmy nawet postawili, no to często się tak zdarza, że w styczniu nie wieje ani nie świeci, a jest minus 15 ciągle, czy pada śnieg. Więc nie możemy odpowiedzialnie rozmawiać o transformacji, nie mając jeszcze technologii dostępnych. I co na to powie Bruksela? Usłyszeliśmy wtedy, że wodór. Natomiast wszyscy wiemy, że owszem, wodór, autobusy wodorowe, które też produkujemy i powszechnie używamy i jesteśmy liderem w Europie, ale nie ma technologii w ciepłowni, w ciepłownictwie, w energetyce wielkoskalowej, wodorowej. My oczywiście czekamy na atom i się dobrze przygotowujemy do atomu, no ale jest spora część Unii Europejskiej, która ten atom neguje. No bo są zieloni, którzy uważają, że jednak atom nie jest dobry. My w naszej rozmowie atomu nie będziemy negować, zaraz do tego przyjdziemy, ale jeszcze przy energetyce był taki pomysł jeszcze przed kryzysem, przed wojną, żeby powoli węgiel zastępować gazem. To dalej jest aktualne, czy już nie? No niestety... W energetyce, wytworzeniu prądu. Niestety była taka koncepcja i ona była też oficjalną koncepcją w dokumentach europejskich, bo jeżeli nie było technologii, która byłaby inną technologią przejściową, no bo nie ma tego wodoru i państwa też odchodziły powszechnie od atomu, no to był to gaz. Na dzisiaj Niemcy, wiele państw europejskich próbuje mówić, że się wycofuje z gazu, ale jeżeli patrzymy na ich analizy energetyczne, jeżeli patrzymy na ich miks energetyczny, to tak naprawdę to jest gaz, ale gaz z innego źródła, no z jakiego prace nad tym w Unii Europejskiej trwają. A Polska co zrobi z gazem w energetyce? Były plany, żeby właśnie nasze bloki węglowe zastępować gazowymi, także tu nad Wisłą. My te plany gazowe mieliśmy takie dosyć spokojne i przede wszystkim ta nasza dywersyfikacja miała i nadal opiera się na atomie. Nasze plany energetyczne w wyniku wojny się nie musiały zmienić. My planowaliśmy od 2015-2016 atom, planowaliśmy odnawialne źródła energii dosyć konsekwentnie. Atom to jest lata 30. Nie wiemy, które dokładnie, bo też można być optymistą, można być pesymistą, a gaz miał być już. Ostrołęka, Dolna Odra. Te inwestycje, które rozpoczęliśmy, będą kontynuowane, bo widzimy, że przemysł nadal potrzebuje gazu. W kolejnych latach planujemy niewielkie zmniejszenie zużycia gazu w stosunku do tych planów, które były. No i docelowo odejście, jeżeli pojawi się atom. Natomiast my nigdy, u nas w Polsce jest tylko około 7% produkcji energii z gazu. I więcej nie będzie. Nie. Wiele państw europejskich to jest 30, 40, 50, 70%. Więc jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy swój węgiel, jesteśmy niezależni, więc ta dyskusja u nas w Polsce nie jest niezbędna. Mamy nasz węgiel, ale chcemy od niego odejść w roku 49. Data jest utrzymana, czy będziemy ją weryfikować i zmieniać? Ta data jest w umowie społecznej z górnikami, jest akceptowana przez górników. A przez panią minister. Jesteśmy w trakcie negocjacji z Unią Europejską. Na podstawie tych analiz, które mamy, zapotrzebowania na energię i rozwoju atomu, widzimy, że ta data jest realna. Ale gdyby z jakiegokolwiek powodu któryś z projektów atomowych się opóźniał, nigdy nie odejdziemy od węgla, jeżeli nie będziemy mieli stabilnych, bezpiecznych źródeł w atomie, czy to dużym, czy to małym. I każdorazowo robimy przeglądy polityki energetycznej, tak żeby określić, skąd będziemy mieli stabilne źródła. Już trzeci raz wspomnę pani minister wyjazd do Brukseli. Tam pani minister powiedziała, że Polska jest krajem, jest państwem fotowoltaiki, że mamy ogromne sukcesy, no ale część opozycji, cała opozycja chce, żeby Polska była też krajem wiatraków. Dzisiaj głosowanie w Sejmie, uchwały Senatu, poprawki senackie będą przyjęte, odrzucone przez Izbę Sejmową. Na pewno będą odrzucone, bo tam jest de facto powrót do tych rozwiązań sprzed 2016, czyli samowolka co do odległości. Aż tak, to nie ma, jest 500 metrów. Mamy, trzeba się szczegółowo wczytać w te przepisy. Tam są pomysły, które dają furtkę na jeszcze mniejszą odległość. Prezes PSL-u mówi tak, żądamy natychmiastowego uwolnienia energii wiatrowej. Władysław Kośniak-Kamysz chce powrotu wolnej Amerykanki na rynku, na tym rynku wiatraków na lądzie. Pamiętamy, że przed 2016, i to powiedział NIK, nie ja, na 30% gruntów, gdzie były posadowione wiatraki, ich właścicielami byli burmistrzowie, wójtowie, członkowie rad, którzy się nie wycofywali z decyzji, głosowali za swoimi działkami, gdzie mieli konkretne korzyści. I to jest odnawialna energetyka, to są wiatraki w wydaniu opozycji. A jak ten raport wiąże się ze słowami szefa PSL-u? No to jest ciekawe. To jest ciekawe pytanie. W ogóle zabrakło w tej dyskusji z opozycją troski o głos obywateli. Ja nie słyszałam o bezpieczeństwie, nie słyszałam o prawie budowlanym, o jakichś standardach serwisowania. Cała dyskusja się koncentrowała na odległości. Trudno powiedzieć dlaczego. Mam nadzieję, że ona nie jest związana z tym, że są gdzieś tam konkretne tereny na myśli. Oczywiście samorządy podnosiły to, że już pozmieniały plany zagospodarowania. Oczywiście robiły to na własną odpowiedzialność. Prawo nie weszło w życie. Oczywiście Sejm ma prawo do dyskusji. Było 500 metrów, jest 700 metrów i tutaj opozycja zdumiona, że demokratyczny Sejm ma prawo zgłaszać poprawki, głosować te poprawki, uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Dziwna demokracja. Czy te wiatraki, jeżeli przyszedłby ten apel szefa PSL-u, uratowałyby naszą energetykę, spowodowałyby, że mielibyśmy więcej taniej energii? One na pewno są potrzebne i my rozwijaliśmy też to źródło i kolejne moce będą się w kolejnych latach do sieci przyłączały, ale wszystko ze zdrowym... Znaczenie jest jakie? Znaczenie jest kluczowe w momencie, kiedy mogą funkcjonować, kiedy wieje. Bo rzeczywiście wtedy to jest tania energia dostarczana do sieci, pewna energia do momentu, kiedy nie przestaje wiać. Więc my oczywiście sobie cenimy to źródło i w ubiegłym roku 20% generacji było z odnawialnych źródeł. Pani kolega z rządu Janusz Kowalski mówi, że wręcz przeciwnie, jest to droższa energia, bo trzeba trzymać moce węglowe albo gazowe, trzeba je odkręcać albo skręcać, czy jak wieje albo nie wieje i to generuje większe koszty niż jest zysk z tych całych wiatraków na lądzie. Byłoby tak, gdybyśmy rzeczywiście musieli 100% tych mocy węglowych trzymać w dyspozycji. Trzymamy je w takiej części, w jakiej one są potrzebne dla stabilizacji, bo jakaś przewidywalność tych mocy odnawialnych oczywiście jest, więc zarówno słońce, jak i wiatr w tym miksie energetycznym są potrzebne. Natomiast nigdy nie oprzemy bezpieczeństwa energetycznego na żadnym odnawialnym źródle energii. Oprzemy o atom. Dzisiaj też będzie głosowanie uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy atomowej, ale nie to mnie interesuje, bo to jest ustawa niebudząca wielkich kontrowersji. Interesuje mnie koszty, które pojawiły się w wypowiedzi wicepremiera Sasina. To jest inny projekt, którym pani minister nie zarządza, ale też atom. 100 miliardów złotych to dużo pieniędzy. Dlaczego taki drogi jest atom? O co chodzi? Dużo pieniędzy, ale też ze świadomością, że te elektrownie atomowe są trwałe, z niskim kosztem użytkowania, ponieważ ten koszt paliwa jest niewielki i bardzo stabilny i można sobie zrobić zapasy na kilka lat. To jest tylko około 7% w porównaniu do gazu, czy w porównaniu do energetyki konwencjonalnej, gdzie większość tych kosztów to jest koszt paliwa. To tutaj ta zmienność potem ceny w trakcie już generacji energii jest niewielka, więc o ile sama elektrownia i koszt pieniądza też, no bo to są duże jednak środki, to jest coś, co na wstępnym etapie może budzić zdziwienie. Potem te koszty funkcjonowania, koszty produkcji energii są niskie, więc w całości, jeżeli porównamy do kosztów innych źródeł, to jest to dobre, tanie źródło i to widać po państwach, które mają w miksie swoim atom, tam jest tańsza energia. A nie byłoby taniej, gdyby wszystkie trzy elektrownie robiła jedna firma? Oczywiście są takie państwa, które się decydują, że jest tylko jedna technologia, szczególnie te mniejsze, gdzie jest mniejsze zapotrzebowanie. Bo na prosty chłopski rozum tak by wynikało. My stawiamy na dywersyfikację. Czyli będzie drożej. Każda z tych energii jest, każda z tych elektrowni jest potrzebna w miksie. To są też różne lokalizacje. To są też różne... w innych technologiach różnych? Zgodnie jedna technologia skalowana, 3 projekty, jedna technologia, powinno być łatwiej, taniej i lepiej. Nie jest też pewne, że jeżeli wybierzemy różne technologie, a na dzisiaj tak jest, bo mamy i amerykańską, i koreańską, to będzie drożej, bo każdy z tych projektów jest odrębnym projektem, który szuka odrębnych źródeł finansowania i nawet gdyby to była ta sama technologia, to trzeba by było znaleźć koszt finansowania i znaleźć finansowanie, a koszt finansowania i koszt pieniądza to jest coś, co przede wszystkim wpływa na koszt późniejszej produkcji energii. My jesteśmy otwarci i na amerykańską, i na koreańską technologię. Obie są technologiami bezpiecznymi, sprawdzonymi, z doświadczeniami budowy, wykonawstwa. Za chwilę zresztą też kolejny reaktor będzie się Westinghouse'a otwierał w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego jest taki podział, że pani minister ma pod sobą ten projekt ze Stanami, a pan premier Sasin ten z Koreą? Czy jakoś się globalnie podzielili, że pan premier Wschód, pani minister Zachód? O co chodzi? Projekt jądrowy rządowy jest projektem, który podlega Ministerstwu Klimatu i Środowiska. I tam realizujemy 2 elektrownie Lubiatowo-Kopalino, no i druga lokalizacja, którą dopiero wybieramy. I to jest projekt rządowy prowadzony przez Skarb Państwa. A wicepremier ma jakiś prywatny projekt? Ten drugi projekt, no to jest projekt PGE z Pakiem, który de facto jest inicjatywą prywatnych podmiotów działających na rynku, ale z racji tego, że zależy nam na bezpiecznej, czystej energii, a atom taką energią jest, więc ten projekt popieramy, współpracujemy z panem premierem. Razem byliśmy też w Stanach Zjednoczonych, żeby prowadzić rozmowy. Ja też rozmawiam z Koreańczykami. Nie ma nic konkurencyjnego czy wykluczającego się w tych projektach. Obiecałem, że panią minister wypuścimy ze studia o godzinie 8:30. Jest 8:31. Do studia wszedł Krzysztof Skowroński. Jeszcze jakieś pytanie. Może nadszarpniemy ten limit czasowy i czegoś się dowiemy. Negocjowałem przed chwilą. Jest zgoda na 8:40 nawet, bo tutaj przecież jest blisko, bo jest posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Dzisiaj zaczyna się o 9:00, a tutaj piechotą nawet można dojść w ciągu 16 minut. No, to zamknijmy energetykę i lasy może otwórzmy. No właśnie, ja bym te lasy otworzył. Pani minister, wyrok TSUE, co oznacza? Jeszcze uzasadnienia nie dostaliśmy. Ono powinno w najbliższych dniach się pojawić. Będziemy mieli miesiąc na odniesienie się, ale niepokojące jest bardziej taka koincydencja i taka współwystępowalność różnych negatywnych zjawisk dotyczących lasów, jezior, rzek, środowiska, przyrody w Unii Europejskiej. Wygląda to jak taki ostatni atak organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych w końcówce działalności Komisji Europejskiej i dziwna zbieżność różnych pomysłów, czyli z jednej strony pomysł, żeby przenieść lasy do kompetencji wspólnotowych, z kompetencji niezależnych, z drugiej strony rozporządzenie, które mówi o przywróceniu zasobów naturalnych, zarówno leśnych, jak i wodnych. No i ten wyrok, który dotyczy już w Polsce wdrożonego prawa, które daje konsultacje społeczne i obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych przy planach urządzania, zagospodarowania lasów, daje możliwość odwołania do sądu, czyli de facto coś, co stwierdza na dzisiaj Trybunał, już jest w polskim prawie wdrożone zgodnie z obowiązującym prawem europejskim. Natomiast Trybunał upomina się po raz kolejny o jeszcze większe prawa organizacji zielonych. De facto w tym krótkim uzasadnieniu, które widzimy, no zobaczymy, co będzie w tym dłuższym, one się często od siebie różnią, próba przerzucenia tej kompetencji już nawet nie na Unię Europejską, tylko na organizacje, które są takimi samymi organizacjami jak wszystkie inne funkcjonujące na rynku. Wyobraźmy sobie, że na przykład w takim mieście Warszawa gospodarka nieruchomościami jest oddana w ręce organizacji pozarządowych, które się zajmują gospodarką nieruchomościami. Mogą każdą decyzję zaskarżyć. I mogą zaskarżyć, de facto ją podjąć, no bo ten głos tutaj tak jest opisany w tym wyroku, więc jeżeli są takie pomysły, to zachęcamy, żeby ci, którzy popierają takie pomysły, wdrożyli u siebie. Jest wyrok TSUE, to jest jedna instancja, czyli ten wyrok jest wyrokiem i od niego nie ma odwołania. Nie ma odwołania, natomiast jest przestrzeń na dyskusję w sposobie wykonania tego wyroku. Więc jak zobaczymy uzasadnienie, co w tym uzasadnieniu jest, bo być może ono jest niezasadne. Być może my już dawno to prawo wdrożyliśmy. Tak trochę było z Turowem. że całe postępowanie było w oparciu o nieistniejący spór, bo prawo w Polsce już było zmienione. Ale to znaczy, że co? Że rząd polski nie ma... Ale kary za Turów płaciliśmy, więc jakby... Ale kary za Turów płaciliśmy. Karę płaciliśmy, ale jak to? Nie ma możliwości, żeby przed TSUE występować i powiedzieć, ależ panowie i panie, przecież inaczej działa prawo w Polsce. Takiej możliwości nie ma? Oczywiście takie możliwości są i my je wykorzystujemy, tylko potem Trybunał jest tym Trybunałem ostatecznym, od którego nie ma odwołania. Czyli Trybunał we własnej sprawie potem decyduje, czy uzna nasze odwołanie, czy nie. No i przy Turowie było tak, że mimo tego, że Czesi popierali nasze stanowisko i wycofali się z przedmiotu sporu, czyli uznali, że jakby od początku tego sporu nie było, on nie istniał, no ale niestety środki do budżetu europejskiego niezasadnie wpłynęły. A może będą jakieś zmiany w funkcjonowaniu lasów państwowych, bo to budzi emocje i społeczne, i polityczne. Jest takie przeświadczenie społeczne, że jakby w ostatnich latach tniemy więcej drewna i więcej wywozimy, więcej eksportujemy, że coś jest nie tak. Dziwnym trafem jesteśmy jednym z niewielu państw, które spełnia wszystkie wymogi i parametry pochłaniania przez lasy w Unii Europejskiej. Dziwnym trafem, mimo tej okropnej polityki, wzrasta zalesienie w Polsce i plany zalesiania też w Polsce z roku na rok się zwiększają. Udaje nam się realizować i jesteśmy tutaj pionierem, stąd też Unia Europejska nam narzuca potem kolejne duże standardy, parametry i wymagania. Więc jeżeli spojrzymy na fakty, to te fakty wyglądają zupełnie inaczej niż w przestrzeni publicznej, ale oczywiście gospodarka leśna i wszystkie powiązane branże to są też branże związane z wysokimi zyskami, z dużym apetytem Unii Europejskiej na zarządzanie tymi zyskami i korzyściami i na pewno oprócz ambicji środowiskowych, ekologicznych, organizacji zielonych, jest też ta część gospodarcza i trudno powiedzieć, która część tutaj przy podejmowaniu tej decyzji jest dominująca, ale na pewno apetyt na nasze lasy, ten apetyt gospodarczy na nasze lasy w Unii Europejskiej jest i w końcówce komisji zawsze jakieś takie dziwne pomysły takim rzutem na taśmę w ostatnim momencie się pojawiają i ten pomysł właśnie tak traktujemy. A posłanka Lewicy powiedziała, że to jest dobry wyrok, dlatego że zadała retoryczne pytanie, czy nie chcemy uspołecznienia lasów. W końcu są naszym wspólnym dobrem. Czy według tej filozofii w ogóle z własności powinniśmy zrezygnować i państwowej, i prywatnej? Nie ma takiej filozofii, gdzieś w tle nie ma takiej filozofii, żebyśmy zrezygnowali z własności. W ogóle myślę generalnie. No jest też próba zarządzania polskimi rzekami, polskimi jeziorami, próba podważenia kompetencji wód polskich w zarządzaniu zbiornikami. Tylko dziwna zbieżność tej narracji polskiej opozycji, Unii Europejskiej, instytucji unijnych no i organizacji oczywiście. Czy w takim kontekście przeczytała pani o tym raporcie Greenpeace w sprawie zatrucia Odry? No, ten raport i wiele innych dużo pozostawia do życzenia, jeżeli chodzi o naukowość i fakty, które tam są podane, bo jeżeli przyjmiemy prostą tezę, którą tam stawiają przygotowujący ten raport, że zasolenie równa się alga, no to według tej filozofii w każdym słonym zbiorniku, w tym w Morzu Bałtyckim, mielibyśmy gatunki inwazyjne w postaci złotej algi, które by eliminowały inne gatunki, w tym wszystkie ryby i inne żyjące gatunki, więc duże uproszczenie bez faktów, bez analizy, mimo wielu dostępnych danych, bo my jesteśmy transparentni i wszystkie dane co do Odry, wyniki pomiarów umieszczamy. A coś się udało zmienić? Pytanie z internetu. Łukasz Drążewski pyta, może jestem naiwny, ale proszę zapytać, czy panią minister, czy coś w ogóle zrobiona, by katastrofa, jaka miała miejsce w tym roku, w zeszłym roku na Odrze się nie powtórzyła? Czy jesteśmy lepiej przygotowani? Zrobiliśmy bardzo dużo. Wprowadziliśmy stałe punkty pomiaru. Za chwilę rusza też stały monitoring online. Zrobiliśmy przegląd pozwoleń wodnoprawnych, identyfikację i usunięcie wielu nielegalnych zrzutów. Dużo było nielegalnych zrzutów do Odry? Ciągle są identyfikowane, natomiast tutaj mamy taką, często nam się wydaje, świadomość, że te nielegalne zrzuty to są jakieś firmy i truciciele. To są często wodociągi, bo na przykład kiedy... Samorządowe? Oczywiście, bo kiedy jest burza, bo kiedy jest deszcz, to ja to widziałam osobiście na Czajce, są zrzuty burzowe, które podobno są trudno kontrolowalne, no to wtedy wodociągi, spółki samorządowe zrzucają do rzeki wszystko, czego normalnie zrzucić nie mogą. Często bez pozwoleń wodnoprawnych, bo procedują je przez miesiące. I jest to jedna z głównych bolączek, bo alga to na pewno sól, ale alga to też azot i fosfor. A azot i fosfor to są niewątpliwie wodociągi. Katastrofa na Odrze się nie powtórzy? Bardzo byśmy chcieli, żeby się nie powtórzyła i robimy wszystko. Mamy grupę ciągle 29 profesorów, którzy są zaangażowani w spotkania kilka razy w tygodniu, analizy i stały monitoring, więc na pewno będziemy lepiej przygotowani, żeby przewidzieć jakąś negatywną sytuację, która może się wydarzyć. Natomiast gatunek jest nadal w Odrze. Nie wydarzyło się zakwitnąć od sierpnia i września, żeby zakwit, czy żeby był jakikolwiek wyrzut toksyny. Natomiast mieliśmy już takie piki górki prymezyny, czyli tej algi i na koniec grudnia i 24 stycznia się to zdarzyło, więc na pewno to nie jest kwestia czy rolnictwa, bo też były takie tezy, nie jest to kwestia zrzutów soli i nie było wysokiej temperatury, ale wodociągi w tych okresach rzucały dużo i mamy to potwierdzone w badaniach. Pani minister, to jeszcze jedno z takich ploteczek pytanie. Timmermans jest miły? To jest ciekawe pytanie. Ja z nim rozmawiałam, rzadko z nim rozmawiam osobiście, bardziej na radach. Na radach, kiedy jesteśmy wszyscy przy dużym, wspólnym stole, na pewno jest zdecydowany co do swoich pomysłów i koncepcji. Na pewno jest bardzo zielony. Był miły ostatnio dosyć dla górników, kiedy się z nimi w Polsce spotkał. Zachęcał ich do szybszego odejścia od węgla niż 49, mówiąc, że wszystkim im załatwi lepszą pracę. Więc był oczywiście miły, natomiast jednocześnie patrząc na te dokumenty, które proceduje... Czyli on wierzy generalnie w to, co mówi, czy też... No ma w swoim pokoju górniczą lampę, która należała do jego dziadka, podobno górnika, więc jakiś tam podobno sentyment do górnictwa i zrozumienia. Ale generalnie w całą koncepcję Zielonego Ładu Fit 55 wierzy Timmermans, że to jest słuszne, czy tak mówi, bo tak... Na pewno mówi z dużym przekonaniem i jest konsekwentny w swoich szalonych pomysłach. Szalonych? Zdecydowanie tak. Jeżeli jest zielony, to może jest kos, ale to już byłoby nieeleganckie wobec pana komisarza, wiceprzewodniczącego, żeby mówić, jak ktoś jest zielony, to może być 8:41. kosmitą. 8:41. Czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, była gościem poranka wnet. Pani minister, dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. A my mamy piosenkę o tym, właśnie, że wszyscy chcą rządzić. Historia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek. Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 złotych. W PPK gromadzisz oszczędności na przyszłość, do których dokłada się Twój pracodawca i państwo. A dzięki Akademii zdobywasz wiedzę o programie i możesz wygrać nawet 100 000 złotych. Wejdź na akademiappk.pl, odpowiadaj na pytania i wygrywaj. Wygrałem! Po reklamie. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet. Ryszarda Makowskiego dawno w Radiu Wnet nie było. Serdecznie go zapraszamy. Jeśli słucha, niech się stawi przy krakowskim Przedmieściu 79. A teraz wywiad, który przeprowadził Mikołaj Murkociński z Karlą Aldo, koordynatorem projektów edukacyjnych w Hope Center w Aleppo. Posłuchajmy tej rozmowy. Moim gościem jest Karla Odu, koordynatorka projektów edukacyjnych w Hope Center w Aleppo. Dzień dobry. Minął miesiąc, od kiedy katastrofalne trzęsienie ziemi dotknęło Syrię i Turcję. Jaka jest aktualna sytuacja w Aleppo, które ucierpiało w następstwie kataklizmu? Niestety myśleliśmy, że miesiąc po trzęsieniu ziemi będziemy mogli mówić o poprawie i o tym, w jaki sposób ludzie radzą sobie z sytuacją. Jednak nadal mamy do czynienia ze wstrząsami wtórnymi. Na przykład wczoraj rano o 6 mieliśmy jeden mocny wstrząs. Dzisiaj wczesnym porankiem również. Jego siła wyniosła 4,7 w skali Richtera. Wszyscy go odczuli. Te powtarzające się wstrząsy wtórne nadal są odczuwalne nawet po 3 tygodniach, co sprawia, że sytuacja jest jeszcze gorsza wraz z utrzymującą się paniką, brakiem stabilności, lękiem przed niewiadomym i przedłużającą się trudną sytuacją. Jaka jest skala zniszczeń w Aleppo? Ile budynków się zawaliło? Jakie inne obszary Syrii zostały dotknięte kataklizmem? Sytuacja jest naprawdę katastrofalna, ponieważ przez 12 lat wojny infrastruktura bardzo ucierpiała. Budynki w wielu miejscach w Aleppo i innych miastach były już uszkodzone i nie mogły wytrzymać tak mocnych wstrząsów powracających przez 3 kolejne tygodnie. Tak jak wspomniałam, sytuacja jest naprawdę zła. Nie dysponujemy jeszcze dokładnymi statystykami, jednak do tej pory zawaliło się 1000 budynków. Jaka jest sytuacja w innych częściach Syrii, na przykład w Lataki? W Lataki sytuacja jest także bardzo trudna. Wiele budynków się zawaliło. W ciągu pierwszych 10 dni po trzęsieniu zniszczonych było ponad 119 budynków. Jestem pewna, że liczba ta w międzyczasie się zwiększyła. Increasing by now. Jebla is one of the cities that have been affected also. Jebla to jedno z miast, które także zostało bardzo dotknięte. Like the first day after the earthquake, immediately 54 buildings were collapsed. This is the stated number. I'm sure that there are not... Wracając do Aleppo, dzień po kataklizmie w gruzach były 54 domy. Są to oficjalne dane. Surveyed or checked to see how many buildings have damaged there. Na wielu obszarach na przedmieściach miasta, obszarach wiejskich, które nie są badane i nie są ujęte w danych, nie sprawdza się, jakie są zniszczenia. and they were dangerous and life-threatening for people that are passing by and for the adjacent buildings. So they had to remove those buildings. W ciągu pierwszych 2 tygodni wiele budynków musiało zostać wyburzonych lub ewakuowanych ze względu na ryzyko zawalenia. Stanowiły niebezpieczeństwo dla przechodniów i okolicznych domów. Gdzie ludzie, którzy stracili swoje domy, szukają schronienia? Widzieliśmy wstrząsające zdjęcia rodzin mieszkających w samochodach. Jaki jest nastrój wśród ludności wobec powtarzających się wstrząsów wtórnych? Czy nadal dominuje lęk? Jest ogólna panika, ponieważ ludzie cały czas słyszą ostrzeżenia o kolejnych wstrząsach. Krążą plotki w mediach społecznościowych, kiedy może coś się wydarzyć. I to sprawia, że do dziś mieszkańcy nie wracają do swoich domów. Wiele osób nadal mieszka w samochodach, bojąc się powrotu do mieszkań, szczególnie jeżeli mieszkają w wysokich budynkach. Dlatego też idą do swoich bliskich, jeżeli mają taką możliwość, lub żyją w schroniskach. W Aleppo mamy ponad 175 schronisk, a Hope Center współpracuje z 14 schroniskami związanymi z kościołem. Tak jak wspomniałem, tak jak pani wspomniała, reprezentuje pani Hope Center. Czy może nam pani powiedzieć więcej o tej organizacji? Jaka jest jej działalność? Jakie środki podjęła po trzęsieniu ziemi? Hope Center jest organizacją ekumeniczną, która została założona w 2018 roku. Pracujemy pod patronatem Kościoła Łacińskiego w Syrii i pod nadzorem Zgromadzenia Sióstr Jezusa i Maryi. Nasza praca, nasza misja zawsze polegała na wsparciu i służeniu rodzinom chrześcijańskim i ochronie ich egzystencji w Syrii. Dlatego nasze projekty są bardzo zróżnicowane i skierowane na wsparcie syryjskich rodzin, aby te pozostały w kraju. W związku z tym prowadzimy różnego rodzaju projekty. Projekty pomocowe, wsparcie pieniężne, pomoc dla osób starszych. Mamy także projekty rozwojowe dla młodzieży i dzieci. Działamy w Aleppo, Homs, Damaszku i Lataki, a także na obszarach wiejskich wokół Homs. Po trzęsieniu ziemi interweniowaliśmy na różne sposoby. Zaczęliśmy w Aleppo, gdzie natychmiast skontaktowaliśmy się z naszymi partnerami lokalnymi, czyli kościołami i innymi organizacjami, z którymi współpracujemy. Większość z nich przyjmowała poszkodowanych i udostępniła swoje sale i ośrodki, aby zapewnić im schronienie. Przez pierwszy tydzień dostarczaliśmy ciepłe posiłki, koce i materace dla osób, które pozostawały w tych prowizorycznych schroniskach. Jesteśmy także obecni w mniejszym stopniu w Lataki. Współpracujemy tam z 6 schroniskami utrzymywanymi przez lokalne kościoły i zapewniamy podobny rodzaj pomocy. Przyjęły one 1700 osób, którym dostarczaliśmy koce i materace oraz ciepłe posiłki. the first 7 days immediately after the earthquake, starting from the first day on Sunday, and 1,200 matches. W Aleppo wydaliśmy 40 000 ciepłych posiłków przez pierwsze 7 dni po trzęsieniu ziemi. Zaczynając od pierwszego dnia niedzieli, rozdaliśmy także ponad 1000 materacy w schroniskach, w zależności od ich wielkości, oraz koce, ponieważ należy pamiętać, że kataklizm uderzył w najchłodniejsze dni zimy w Syrii. Padał deszcz, zimna pogoda pogarszała jeszcze bardziej sytuację. Jakie są potrzeby długofalowe? W dalszej perspektywie czasowej powinniśmy pomyśleć o wszystkich ludziach, którzy stracili swoje domy i miejsca pracy lub którzy mogą je stracić, ponieważ wstrząsy wtórne nie ustają, uszkadzając dodatkowo infrastrukturę i kolejne domy. Zdarza się, że w budynkach uznanych za bezpieczne tydzień temu pojawiają się pęknięcia na ścianach i elementach strukturalnych, które się pogłębiają. Martwi nas problem odbudowy wszystkich budynków, które zostały zniszczone, i oczywiście długofalowe skutki trzęsienia ziemi, jak na przykład zniknięcie źródeł utrzymania ludności lokalnej. Interruption of livelihoods for the people on the long term. This is why there are a lot of effort to start working and planning about the long-term response during the next. Dlatego wiele wysiłku wkłada się w planowanie długofalowej pomocy na najbliższe 6 miesięcy i rok, aby rozwiązać te problemy, z którymi będą borykać się mieszkańcy Syrii, zapewnić pomoc w wynajmie lokali wobec braku mieszkań lub dostarczać racje żywnościowe. Bardzo dziękuję za Pani relację o sytuacji w Syrii. Dziękuję za to, co Państwo robią. Dziękuję, dziękuję. Mikołaj Murkociński rozmawiał z Karlą Aldo, koordynatorem projektów edukacyjnych w Hope Center w Aleppo. Hope Center jest wspierany przez polski Caritas, a 2 dni temu agencje podały informację o tym, że międzynarodowe lotnisko Aleppo w północnej Syrii zostało ostrzelane izraelskimi rakietami. Jest nieczynne, źródłem jest syryjska agencja prasowa. Strona izraelska nie potwierdziła tego faktu, ale agencja Reutera zaznacza, że Izrael nasilił ostatnio ataki na syryjskie lotniska, aby uniemożliwić Iranowi dostarczanie drogą lotniczą broni dla jego sojuszników w Syrii i Libanie, w tym radykalnej organizacji Hezbollah. Do studia wchodzi Paweł Bobołowicz, ale najpierw zapowiedź tego, co będzie się działo w studio Wilno. Agata Antoniewicz już na stanowisku. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Tak, jestem już na stanowisku przy stole Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, jedynego hospicjum na Litwie, i w dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o wyborach samorządowych na Litwie, które już tak jakby są na półmetku. Pierwsza tura dobiegła końca i jesteśmy w środku drugiej tury wyborczej, więc dzisiaj generalnie porozmawiamy o tym, jak wyglądała kampania wyborcza i o rezultatach pierwszej tury. Serdecznie Państwa zapraszam. I to już będzie o godzinie 9:10, jak w każdy czwartek. Agata Antoniewicz i studio Wilno na antenie Radia Wneta. Tuż po Agacie do studia wejdzie już wszedł Paweł Bobołowicz w raporcie z Kijowa. Dziś o czym? Dziś niestety smutny raport z Kijowa. Znowu Rosja uderzyła rakietami na Ukrainę. Ponad 80 pocisków zostało wystrzelonych i część z nich osiągnęła cele na Ukrainie. Pociski rakietowe spadły też na Kijów. O tym będziemy rozmawiali, o skutkach nocnego, czy właściwie porannego ataku razem z Arturem Żakiem między innymi. Bo Dmytro Antoniuk jest w drodze, ten atak lotniczy zatrzymał jego pociąg. Postaramy się z Dmytrem też połączyć, jeżeli będzie taka możliwość, i usłyszeć jego relację również. Kończymy poranek wnet. Joanna Reiner zrealizowała, Ksenia Parmeńczuk była wydawcą, a Konrad Tomaszewski zapewnił transmisję na naszym radiowym kanale YouTube. Jakub Duszak jest już w studiu. studio. Pawle, na nas już pora, wypijemy. Puszczamy Jakuba. Puszczamy Jakuba. Poranek w Radiu Wnet. Dzień dobry, minęła 8, w 9. W tym wydaniu wiadomości minister Anna Moskwa komentuje wyrok TSUE w sprawie polskich lasów, nocny ostrzał rakietowy na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz nieprawidłowości w NCBR, komentarz Grzegorza Pudy. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Ostatni atak organizacji pozarządowych, tak minister klimatu i środowiska Anna Moskwa skomentowała wyrok TSUE w sprawie polskich lasów. Niepokojące jest bardziej taka koincydencja i taka współwystępowalność różnych negatywnych zjawisk dotyczących lasów, jezior, rzek, środowiska, przyrody w Unii Europejskiej. Wygląda to jak taki ostatni atak organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych w końcówce działalności Komisji Europejskiej i dziwna zbieżność różnych pomysłów. Nie ma odwołania, natomiast jest przestrzeń na dyskusję w sposobie wykonania tego wyroku. Więc jak zobaczymy uzasadnienie, co w tym uzasadnieniu jest, bo być może ono jest niezasadne. Być może my już dawno to prawo wdrożyliśmy. Tak trochę było z Turowem. Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Cały wywiad czeka do odsłuchania na platformie wnet.fm. W nocy doszło do ostrzału rakietowego terytorium Ukrainy. O szczegółach mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Wiemy, że w Kijowie też są ofiary. Nie wiemy ile, że w Kijów była wystrzelona rakieta balistyczna, która leciała z kurskiego obwodu Rosji. Uderzyła być może w jeden z obiektów infrastruktury energetycznej. Taki obiekt został uszkodzony też w obwodzie odeskim. Wybuchy słychać było w Odessie, Chersoniu i w Mikołajowie. 15 wybuchów odnotowano w Charkowie. Mówił Dmytro Antoniuk. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku ostrzału przez Rosjan obwodu lwowskiego, poinformował Maksym Kozicki, szef Lwowskiej Obwodowej Komisji Państwowej. To 4 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 2 kobiety. Ponadto, jak poinformował Energoatom, wszystkie krajowe elektrownie jądrowe znajdujące się na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę rozładowały swoje moce w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym. Alarm trwał 7 godzin i był jednym z najdłuższych od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Trwają kontrowersje w sprawie korupcji i nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zapowiadał na antenie Radia Wnet działania w tej sprawie, ale odnosił się również do opozycyjnego śledztwa poselskiego w sprawie NCBR. Nie wiem, skąd ci panowie mieli takie dokumenty i skąd one wypłynęły, w jaki sposób zostali posiadaczami tych informacji. Część z tych informacji nie powinno zupełnie pojawić się w obiegu poza instytucją, ponieważ to są informacje bardzo często, bardzo delikatne, mogą również wpływać na działalności poszczególnych przedsiębiorstw i dlatego myślę, że to też jest temat, który będzie wyjaśniany przez odpowiednie służby, w jakim trybem posłowie, nawet posłowie opozycji otrzymali te dokumenty. Mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Władze Gruzji zapowiedziały wycofanie projektu ustawy o zagranicznych agentach. Poinformowali o tym przedstawiciele partii rządzącej Gruzińskie Marzenie. Dokument wzorowany na przepisach wprowadzonych przez rosyjski reżim wywołał sprzeciw Gruzinów. Od wtorku tysiące ludzi demonstrowały na ulicach Tbilisi. Doszło do starć z policją i próby wtargnięcia do pomieszczeń parlamentu. Podczas starć z demonstrantami policja kilka razy używała armatek wodnych, pałek i gazu łzawiącego. Łącznie do aresztu trafiło ponad 200 osób. Część z nich skarży się, że odniosła obrażenia. Protestujących poparła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która oświadczyła, że wycofanie przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie projektu kontrowersyjnej ustawy będzie świadectwem, iż nie jest ona rosyjską siłą. Nad ranem rządząca partia i jej koalicjanci opublikowali oświadczenie, w którym odrzucają oskarżenia o wzorowanie się na rosyjskim prawodawstwie oraz zapowiadają wycofanie projektu ustawy. Prognoza pogody. Dziś na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni Celsjusza na północy, 1-2 w centrum i na wschodzie, po 9-10 stopni na południu. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości sportowych są inicjatorzy programu Polski Mistrz, Polski Fundusz Rozwoju i Polskie Koleje Linowe oraz Orlen jako sponsor projektu. Kamil Kowalik, dzień dobry. Kolejosz dzisiaj przed ważnym zadaniem stoi. O godzinie 21:00 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań zagra z wicemistrzem z Szwecji drużyną ze Sztokholmu o nazwie Djurgardens. Godzina 21:00. Trzymamy kciuki za Lecha. To jest pierwszy oczywiście z dwumeczowego pojedynku w 1/8 finału Ligi Konferencji. Tymczasem wczoraj wieczorem dwa rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. Bayern pokonuje PSG 2-0, a Tottenham remisuje z Milanem. Ostatecznie to Bayern w dwumeczu 3-0 pokonuje Paryżan, a Tottenham musi się pogodzić z tym, że swoją przygodę z Ligą Mistrzów kończy, bowiem to Milan w pierwszym pojedynku okazał się lepszy. Tam zwycięstwo piłkarzy z Mediolanu 1-0. Bayern i Milan wczoraj wywalczyły sobie awans do fazy ćwierćfinałowej, jeśli chodzi o piłkarską Ligę Mistrzów. Piłka ręczna wczoraj, także eliminacje Mistrzostw Europy 2024 i przegrana naszych szczypiornistów, ale przegrywamy z potęgą, z Francją 28-38, aczkolwiek szanse na awans do Mistrzostw Europy, które za rok w Niemczech są cały czas bardzo duże, bowiem z Włochami wygraliśmy, z Łotwą wygraliśmy. Teraz następny mecz także z Francją, już nie u nas, tylko na wyjeździe 11 marca, a potem jeszcze rewanż z Włochami i z Łotwą. My przechodzimy do tematu, albo jeszcze zostaniemy w piłce ręcznej, bo przecież ważne rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o nasze kluby. Porto wczoraj słabsze od Wisły Płock. Wisła Płock ma awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z francuskim Nantes, a Kielce mają awans bezpośredni do 1/4 finału, także trzymamy kciuki za dwie nasze drużyny w Lidze Mistrzów, ale w siatkówce rzecz wygląda identycznie. Tam też mamy dwie klubowe drużyny i dzisiaj w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pierwszy z dwumeczowego pojedynku Jastrzębski Węgiel zagra z wicemistrzem Niemiec drużyną z Friedrichshafen prowadzoną przez Marka Lebedewa, australijskiego szkoleniowca, który, co ciekawe, był nawet dwukrotnie trenerem Jastrzębskiego Węgla. Dziś pojedynek o 19:00 Friedrichshafen kontra nasz Jastrzębski Węgiel. A wczoraj jeszcze doniesienie z Pucharu CEF. Tam PGS Krabeł Chatów przegrywa z Modeną 1-3, ale tam także jeszcze rewanż już za tydzień na boisku w hali w Bełchatowie. To wszystko w tych wiadomościach sportowych. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 7:00 rano. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości